Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Verbal Co-ops i jest to pewnie odcinek ostatni. Posiadłość. Gdy zbuntowani policjanci aresztowali Alfinę Bering, Zuif osobiście odwiedził wróżkę we wspólnocie Kolory Życia. Ta przepowiedziała mu zwycięstwo i pomyślność, jeśli natychmiast zakupi posiadłość Paula Szpagata, byłego gwiazdora Krwawej Siekiery, i otoczy się wiernymi mu policjantami, którzy będą go bronić do samego końca. Przesądny Zuif posłuchał jej, ale jeśli jego skorumpowani policjanci zawiodą, nie będzie miał już gdzie uciec. Za posiadłością znajduje się jedynie skalista przepaść. Posiadłość. Nawet jeśli ominiesz policjantów pilnujących Zuifa, z pewnością wyciągnie on karabin i za wszelką cenę będzie próbował się bronić. Kazimir Szwec nauczył Zuifa podstaw obsługi broni. Raczej nie stał się z dnia na dzień strzelcem wyborowym, ale nie lekceważ przepartego do muru szaleńca z niezłą giwerą w rękach. Jeśli uda ci się dotrzeć do posiadłości, Zuif będzie mógł uciec wyłącznie śmigłowcem, a ten z kolei, wedle słów Alfiny Bering, znajduje się w tajnej bazie w lesie na północnym wschodzie. Okej, okay, czyli najlepiej, mówiąc krótko, wejść i zrobić to totalnie po cichu, w ogóle nie prowokując żadnego ostrzału. Czyli ponownie bierzemy tych naszych najlepszych z najlepszych. No dobra, karabin, strzelba. Nie planuję, mówię, strzelać z tych broni, ale jak już mam coś wziąć, to tak, tutaj raczej nie będziemy szli tylko po to ogłuszanie. Więc weźmy tak, weźmy karabin, weźmy pistolet do niej, oczywiście pełne uzbrojenie, jeśli chodzi o obronę. Tłumik, luneta, granat, taser, pałka, jeden wytrych i dwie paczki amunicji. Ciekawe, jakbym zdobył tłumik, to czy ona, kurde, by ten... To czy ona by, kurcze... Była w stanie, jakby się ten tłumik spieprzył, to czy ona by mogła założyć nowy? No i ja, no ale niech ma tę jedną amunicję. No bynajmniej do karabinu, nie? Bo mówię, do pistoletu może całej nie zużyje, ale do karabinu na pewno nie ma. Bo niestety karabin to jest, o dziwo, jeden taki magazynek, to jest kurwa jeden strzał. I to jest jakiś żart. Jedziemy z tym koksem. O, od razu wiemy, gdzie kto jest? A i od razu jest walka. Znaczy walka, od razu jest strzelanina. Jezu, mogę czy to oddalić? Nie, może padem? Nie, nie mogę, jak na złość. Dobra, czyli ilu tu mamy ludzi? Dwóch, czterech, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziesięciu, dwunastu, czternastu. Tu jest ewentualnie helikopter. Okej, 14 typa tylko jest. Ej, no to ja kurde, to nie jest aż tak źle. Zwłaszcza, że jeśli będziemy się głównie strzelali, no to pójdzie naprawdę szybko. Dobra, po kolei, po jednym ruchu, żeby każdy miał 3 akcje w kolejnej turze. To w sumie tak naprawdę nie muszę nawet nie muszę ich ogłuszać, tylko walić cały czas w głowę i to wystarczy. Jeszcze Allardyce tu mi się schowa. I kończymy turę i czekamy. What? Nie boicie się kul, tacy jesteście odważni, wychylajcie się, inaczej sprzątną was w minutę. O kuźwa, on z takiej odległości? Ja pierdolę, nie! Aha, niech zgadnę, pewnie jak ja będę chciał go ustrzelić z tego pieprzonego karabinu, to się kurwa nie uda, nie? Żeby było kurwa śmiesznie. Niech się ruszą, bo chcę zobaczyć, nie? Chcę zobaczyć. Tylko wydam, muszę się wszyscy poruszać. Druga tura, no, zobaczmy. Bułka. Nie zmieniaj broni. Zmień broń. Ten kosztuje akcję? Nie. Czy ja mogę go do niego strzelić? No kurwa, oczywiście, że nie! Ja pierdolę, jakie to jest kurwa skurwysyńskie!
Okej, okay, czyli ja de facto... Czyli dobra, nie dość, że nie mogę tego zrobić po cichu, tylko muszę to zrobić totalnie... w nagonce po prostu. To jeszcze muszę cały czas praktycznie zużywać te ruchy. To się muszą cały czas kryć. Czyli albo zużywać im dwa ruchy, albo mieć nadzieję, że jeden ruch wystarczająco daleko ich zaprowadzi. Żeby mieli jako taką osłonę. Dobra, ona niech się lepiej schowa za tym, bo w sumie nawet to jest, kurde, niestety licha ochrona. Nie wspomnę o tym drzewie. Dobra, on niech przejdzie tutaj. Czyli dobra, nie aresztujemy, czyli jak coś, to walimy po klatach, żeby ich od razu unieruchomić. Kevlarów się nie spodziewam na nich mieć, no ale to nie oznacza, że faktycznie mieć ich nie będą. Choć do tej pory żaden z nich nie miał takowych, no ale w sumie teraz mówimy o policjantach, a nie o jakichś zwykłych oprychach. Policjanci jako tako mogą mieć jakiś kevlar na sobie. What? Co? Ej, co? Ej, co za idiota? Ja pierdolę, ja nie mogę uwierzyć, co przed tym zobaczyłem. Czyli tak, przez to, że myśmy się ukryli, to on nas nie widział. I strzelał do swoich. Co za skończony debil. Dobra, ty. Nie masz zasięgu. Dobra, no to podejdź. Okej, teraz masz? Masz. Robin Hooda nie wykorzystam, ale mogę strzelić tu z tłumika. Chociaż, dobra. Miejmy te dwie akcje, żeby właśnie z Robin Hooda ich załatwiać. Roger. Czyli po jednej turze się przesuwamy. Brick Breaker, gdzie ty się możesz przesunąć, że to jakieś fajne miejsce w jedną turę? No, w sumie żadne. Tutaj co najwyżej. To jest taka lipa. Rogue w jedną turę, no nie pójdzie za daleko, więc niech tu zostanie. Dobra, ten niech się trochę przesunie bliżej po prostu. Bun, ty jesteś w tym miejscu, to też się tak przesuń kawałek bliżej. Allardyce stoi w tym miejscu. Kurde mać, no. Jest taka lipa, ale dobra, niech się tu przesunie w dwa ruchy. Czy w dwie akcje, bo w sumie, bo mój ruch to jest cała ta tura, a od nich to są akcje. Dobra, dla po prostu świętego spokoju robimy taktyczny save. YOLO. Weź ich znowu, weź postrzel znowu swoim. Nice. What the hell is wrong with that guy? Boże, co za baran. Okej, okay, ej, ta misja może się naprawdę okazać prostsza niż sądziłem. I co, będzie strzelał? Nie, tylko podszedł, no to pięknie. On tu bardzo ładnie wszedł w zasięg widzenia. Ten się przesuwa. Ten też. Nie będzie strzelał. O, jakby trafił z takiej odległości i to się zestrzelby, to bym się kurwa śmiał, nie? Ale pięknie, talent się załączył. Pyk w klatę i pyk unieruchomiony, dziękować. To był kto? To był Brick Breaker, zdaje się. Ten. Też nie trafił. Bardzo ładnie. Ponownie załącza się talent. Cyk w klatę. Mogę w głowę oczywiście od razu strzelać, no ale jakoś tak wiecie, w klatę jest chyba... Strzał w klatę to jest taki najbezpieczniejszy, bo to jest... Największa pewność, że gościowi faktycznie coś... Że gościu faktycznie zostanie przeze mnie odstrzelony. Dobra, Cagliario. Czy ty możesz strzelić tak w miarę okej? Okay? 50-50, chyba że użyję Robin Hooda.
Dobra, to weź się przesuń w tamtą stronę. Bliżej tego ziombla. Na Bułka, ty tego gościa bardzo ładnie z Robin Hooduj. You got it. Pięknie. Jeszcze sobie to, że mamy tłumiki, to mi nawet bardziej pomaga niż szkodzi. Jakby okej, okay, fakt. To, że mam tłumik, niekoniecznie pozwala mi... Trzeba nie, jak to powiedzieć? To, że mam tłumik, sprawia, że Zuje może wie o naszej obecności, ale przez to, że my tak chodzimy od zasłony do zasłony, to on nas nie widzi. A dzięki temu, że mamy wytłumione strzały, to nie wie też, to strzały też nie zdradzają naszej pozycji. A to jest jak najbardziej na plus. Dobra, przejdź tutaj Brick Breaker. Dobrze, on by mógł do niego strzelić. Mógłby, ale szanse ma zerowe praktycznie, że trafi. Dobra, Boon. Gdzie by się mógł Boon przesunąć w jeden ruch? Tutaj, no ale tu niestety będzie idealnie widoczny dla Zujewa. Tego nie ma zasięgu. Dobra, no to zostajemy przy tej osłonie, też obok niego. Czy mam go w zasięgu na Robin Hooda? Mamy w zasięgu na Robin Hooda! Dobra, no to tego akurat mogę postrzelić tak normalnie. Także żegnam. Rogue. Ona w dwa ruchy przejdzie tu, no ale ona tu jest sama, potrzebałaby supportu. Ewentualnie na Robin Hooda może zdjąć typa. Głowa czy klata? Klata. Dobra, Allardyce jest w tym miejscu. Dobra, niech się przemieści w to miejsce. Okej. Traf? Nice! Pięknie. To mi się podoba, okej. Okay. Allardyce i Boon są bez ruchów, ale to nieważne. Dobra, on by się mógł tu ewentualnie przesunąć, ale nie, ja chcę mieć jak najwięcej akcji na właśnie takie... na taki ruch po prostu, nie? Bardzo ładnie. I dawaj, jeszcze któregoś tam obok. Okej, okay, teraz strzelał w mojego, ale na szczęście spudłował. Czy dwaj podchodzą bliżej? Byłby naprawdę śmiesznie, gdyby on ich kurde sam zastrzelił, nie? O, tu się jeszcze jeden pokazał. Dobra, Bułka w dwa ruchy. Mogłaby się zamienić z tym. Okej, okay, on w dwa ruchy dojdzie w to miejsce. To bardzo ładnie, to iść tutaj. Czy tam dwie akcje, no ale mówię, ruch. Dla mnie ruch, a akcja akurat w takich turowych gierkach to jest akurat... niewielka różnica. Jeśli chodzi o jedną jednostkę, nie? Okej, okay, tutaj. No tu jak pójdę, no to się wystawię mu na ten. A musimy wejść do środka oczywiście. Czy nie? W sumie nie wiem. Czy może ja muszę to... O, może ja to muszę od tej strony obejść właśnie! O, Deon! Ty, to może ja cały czas źle idę w ogóle. Oh boy. Oh boy. Kurde, mam nadzieję, że teraz sobie czegoś nie popsuję. Bo w sumie jakby, patrzcie, tutaj jest jakby niedostępne. Dobra, ona jest tutaj. Kurde, wolałbym poczekać jedną turę, nie? Bo Anuszą by sam ich zastrzelił. Bo to jest ten, wiecie, to jest ten problem. Ja nie mogę tutaj nikomu pomóc, jeśli zostanie ranny. Więc, jeśli podejdę bliżej, to jest ryzyko, że oni ją zastrzelą. A wolę tego uniknąć. Dobra, tutaj musiałbym zużyć aż 3 ruchy, żeby dojść tam do nich. Więc zużyjmy jeden ruch. Dobra, on może w dwa ruchy bardzo ładnie tutaj dojść. Więc niech tutaj przejdzie. Niestety to cały jego go wyłącza totalnie i nie będzie miał cierpliwości w kolejnej turze, no ale to akurat nieważne. Dobra. Czy Rock mogłaby kogoś tutaj postrzelić? Nie, musiałaby jeden ruch dodatkowy wykonać. Dobra, YOLO. Podejdźmy tu. Mamy obu w zasięgu. No to zrobin hudujmy go prosto w klatę. Pięknie. No i dobra. I czekamy. Ci się wykrwawiają kolejni.
Teraz czas na Zujewa, nie? Czy on teraz swoich dwóch ostatnich ziomków bardzo wspaniałomyślnie odstrzeli? Oj! Oj! Super, super, nie boicie się kul? Jest! Uff, jest jak na szpilkach teraz siedziałem, nie? No to niestety, nie miałem szczęścia tym razem. Znaczy, nie wiem, no w sumie trochę miałem, no bo właśnie trafił go w łeb, ja miał na głowie miał hełm, więc nic mi się nie stało. No ale było cholernie blisko do tego, żeby kurde nasz ziomeczek niestety tego nie przeżył. Okej. Okay. No i co, w klatę? Żegnam. Nie, okej, okay, na razie mamy spokój z ludźmi z Ujewa. No więc dobrze, powolutku uciekamy poza zasięg jego widzenia. Dobra, niech to zostanie. Alardajs, ty się przesuń tutaj. Ty do niego dołącz. No tak, nie mogę tam iść dalej, czyli muszę iść właśnie tędy. Muszę go obejść i tutaj jakby go gdzieś albo muszę go zaskoczyć tutaj, albo musiałbym wejść. Nawet nie wejdę od tej strony, jest zawalony śniegiem. Znaczy nie wiem w sumie jaki to jest problem, żeby po prostu przebrnąć przez to. Wystarczy co krótkim czasie, no ale nie ja projektowałem tego. Dobra, i teraz oni w większości powinni być bezpieczni. Ona niech się tutaj przesunie w jednym ruchu, a on... Dobra, on niech w dwóch też tam pójdzie. W ogóle gra muzyczka w ogóle z menu głównego gra teraz muzyka. Nie wiem gdzie, kurde. No nie wychylaj się, idiotko! Zostań za tym posągiem! Jesus! Może tak blisko, żeby zginęła! Dobra, bułka, idź tu. Kurde, nie wiem, czy nie powinna z tej strony bardziej stanąć, żeby właśnie ją to zasłaniało. Alarda jest, idź tutaj. To będzie lepsze ustawienie. Brick Breaker, ty się przesuń tu. Ty możesz gdzieś przejść, takie inteligentne miejsce. Może tu i się tu ewentualnie schować. Mam nadzieję bynajmniej, że jest w stanie to zrobić. Na szczęście jest, więc chowamy. Nie widać nas. Niech zostaje. Ona ma teraz 3 ruchy. Ajajajajaj. Na takim durnym miejscu stoi niestety. Tu by mogła przejść, no ale... No to nie jest jakoś mega dobra osłona. No ta niestety też nie jest jakąś mega dobrą osłoną. Tu by musiała chyba stanąć tak mniej więcej. Will do. Dobra, ryzyk fizyk. Dobra, i tutaj zapis robimy. No, po 10 minutach, nieźle. Schowamy się tutaj. Jesteśmy tam wtedy tak w miarę niewidoczni. Dobra, on niech przejdzie tutaj, nieźle miał ten dodatkowy ruch w kolejnej turze. Dobra, i czekamy. Ci tu dogorywają niektórzy. Łapcie tego gnoja, zanim ucieknie do śmigłowca. Zajebiście, stary. Dzięki za info. No kurwa, nie zorientowałem się, że muszę go złapać, wiesz? Dobra, biegiem w takim razie. Okej. Okay. Jak to będzie szybszy, nie? Dobra, Alardajs. Czy będzie szybciej? Dobra, Alardajs niech pójdzie tędy. To jest tak w miarę podobna trasa, ale... Jeszcze tak w miarę gonią, nie?
Dobra, mam nadzieję, że kurde, te śmigłowiec ma jakiś timing zanim przyjedzie, a nie, że on wiecie, momentalnie tylko wyleci z tego i już tam będzie. Bo jeśli tak, no to popełniłem naprawdę zajebiście chujowe decyzje, jeśli chodzi o dobieranie im kryjówek i wysyłanie ich w konkretne strony. Bo tutaj... A nie, dobra, tutaj też jest przejście. No, tylko to zajmuje o wiele więcej czasu. Dobra, i co? Ci tutaj zdychają. Okej, kolejny typ. Pięknie. Paląca zemsta. Cyk w klatę. Jak ty kurwa spudłowałeś z takiej odległości? Kurwa, Cagliostro, nie rozpierdalaj mi uczuć. Jak ty spudłowałeś z takiej odległości? Czyli proszę, jednak dobrze zrobiłem, że im kurde dałem te magazynki. Bynajmniej w większości dałem magazynki do właśnie... tych. Do właśnie pistoletów. No, z tego nie trafię, ale może uda się trafić z... właśnie z tego. A nie, dobra, dwa mam jednak. No, to będzie głośny strzał, ale totalnie nam nie zależy na byciu cicho. Pięknie odstrzelony. Boon, podejdź tutaj. Dobra, on ma co? On ma też karabin. Dobra, to niech się wyposaży w niego. Czy trafię? Dobrze. Pięknie. Jezu, jak ja przy takiej wysokiej wartości procentowej bym spudłował, autentycznie mi się wkurwił. Dobra, kolejny taktyczny zapis, bo nie robiłem go kurde od 7 minut tym razem. Kurde, nie chcę zmieniać. Chcę zmieniać, ale broń, a nie przedmioty. Okej, teraz tutaj. Adios. Pięknie. No i Brick Breaker. Dobra, on w sumie niech też zmieni na karabin. I teraz niech się przesunie tutaj. Muszę mieć na uwadze to, że jak Zujew się gdzieś pojawi, to będę musiał... O Jezus, dobra, przynajmniej jakiś gość nie jest tylko... To jest nasz ziomeczek, także tutaj nie. Nie rok powoli odgania. Muszę mieć na uwadze to, że jak się gdzieś Zujew pojawi, to od razu muszę go ustrzelić z karabinu w klatę, żeby go unieszkodliwić, bynajmniej na te 3 tury. Tylko potem w ciągu tych 3 tur muszę do niego dojść, załatać go, a potem skuć. To jest zależne od tego, kto będzie najbliżej. Bo jego tu jeszcze kuźwa nie ma. A nie powiecie mi, że muszę wszystkich tych typiarzy załatwić, żeby to kurde się zaliczyło. Dobra, Bułka, idź najdalej jak możesz. Dobra, w razie czego nie mają amunicji do tego. Ona ma, nie? A nie, ona akurat ma amunicję do tego tylko. Ajajaj, ona ma amunicję do pistoletu niestety, czyli jak strzeli... Czyli to będzie jej ostatni strzał z snajperki. On ma amunicję do snajperki. Dobra. Przejdź tutaj. Zujewa na razie nie widać. Jak tam Allardyce? U ciebie to wygląda? No on kurwa w ogóle nie ma amunicji niestety, no tego nie przemyślałem. Boon też nie ma amunicji, czy jak jemu się skończy, no to już też pod kołkach będzie. Rogue ma ewentualnie po magazynek jeden do snajperki. Czyli ona też będzie mogła oddać z tego 4 strzały. Albo komuś to rzucić, żeby mógł sobie zmienić. I Cagliostro może też oddać jeszcze 4 strzały z snajperki. Dobra, gdzie on może przejść tak w miarę? No, powiedzmy, że tutaj. Gdzie jest Boon? Chyba tutaj, nie? Tak, Boon. No, Boon nie ma. Nie ma niestety.
I on ma też ostatni strzał ze snajperki. Do wykorzystania. Zatem 4. No i czekamy. Jak to postrzelone, ten zdycha. No, trudno. Czyli w sumie najlepiej by było albo ich z Robin Hooda ustrzelić pistoletami, albo... Okej... Okay. No kurde, ale czy ja chcę? Mogę przerwać? Mogę, okej, okay. Dobra. Czyli w razie czego mogę przerwać ten strzał. Dobrego. Dobra, czy ona może go zastrzelić? Może Robin Hoodem, może zwykłym. Zwykły ma jakie szanse? Wysokie i na łepetynę, i na korpus. Dobra, YOLO. Okej, okay, łepetyna poszła. Czy ona ma amunicję? Tylko i wyłącznie do pistoletu, więc... Zmieniaj broń. I przemieść się kawałek do przodu. Boon. Boon ma... Też nie ma amunicji do tego. No dobra, niech się to rozprawi. Czy Robin Hoodem, czy zwyczajnie? Może zwykłym strzałem. Got it. Pięknie. Dobra, i on się może przesunąć. Tylko najpierw niech zmieni sobie broń. Właśnie pistolet. W sumie też w takim durnym miejscu tutaj stoi, gdzie stoi. Rebreaker, ty się przesuń tutaj. Czy on ma amunicję? Tak, on ma amunicję. On też ma. Dobra. Okay. Się przesuń w to miejsce. Alardice. Czemu to dwa ruchy kosztuje? No come on. Myślałem, że się uda za jednym strzałem. Znaczy, strzałem, za jednym ruchem. Okej. Żegnamy. To był który? To był ostatni strzał od niego. Dobra, czyli w takim razie zmieniaj na... zmieniaj na pistolet i... Okej. Nie wiem, przejdź tutaj. Dobra, skoro jest tak w miarę bezpiecznie, no to tą całą resztę też możemy przesunąć. Dobra, Rogue. Dobra, Rogue niech też zmieni na karabin tym razem. Okej, okay, i ona niech się powoli tutaj przesuwa. Gdzie jest ten Zuje w takie moje pytanie, bo wszedł do tej posiadłości i tyle. Że tyle go widzieli. Nie widzę go, nie widziałem go takich 10 minut. No jeśli to wymaga zabicia, czy tam pojmania wszystkich tych jego ludzi, no to zostało tylko dwóch ostatnich. I albo są do odstrzału, albo są, kurde, do tego. Albo są do ogłuszenia, ale raczej nie, no, raczej do odstrzału. Dobra, cykl nieszkodliwiony. Teraz ten. Jeden czy dwa? Dwa ruchy. Roger. Idzie dwa ruchy. Boon, też dwa ruchy, no ale on tak w miarę okej stoi, to on się tu przesunie po prostu. Dobra, Rogue, niech się też przesunie. Co? Gdzie ona tutaj dojdzie, takie moje pytanie? Ej, what the hell? Co to jest za miejsce? Co jest? Się schowali, kurde. Grid Breaker. Okay. Niech się tu przesunie, ale przez stanowisko. No i czekamy. Okej, okay, przyleciał helikopter. Czyli za chwilę pewnie Zuje wyleci. Mamy go. What? What?
Co za dzban, jak się od razu tutaj ustawił obok moich. Nie wierzę. Okej. Pyk, żegnam. I on tu nic nie zrobi! Dobra, elo! Rogue, to należy do ciebie. O! Proszę, proszę! Co my tu mamy? Co my tu mamy? Taser! Esa, unieszkodliwiony! Dobra, Rogue, weź... Aha, nie może, okej. Dobra, ktoś tu może przejść? Nikt? Dobra, no to Bułka, przygotuj się. Ty będziesz miała tę przyjemność, aby zapuszkować tego gościa. No. Także bardzo ładnie. Kończymy misję i co za tym idzie, kończymy też całą grę. Ukończ wszystkie dodatkowe zadania w grze, ukończ misję posiadłość. Ogromna posiadłość, opłaceni policjanci, prywatny śmigłowiec i karabin snajperski. Nic nie pomogło Zujewowi uniknąć sprawiedliwości. W końcu go aresztowano. Pozostało go tylko dostarczyć do Sharpwood, gdzie Konrad Wilkinson przygotuje odpowiednie dokumenty, aby miejscowa policja mogła oficjalnie umieścić Zujewa w areszcie. Okej, okay, nie wiem kto tu jest na tym kadrze, ale... Zobaczmy. O, proszę, tego nie było! W sumie w ogóle w całej grze. Chyba nie było takiej akcji. Ja jest związany i mocno obity. Where do we stop? Why we stop? Oh shit. Oho, Sharpwood. O kurwa. Jack? Now. Tak! Ja pierdolę, nie! O kurwa mać! Ukończ grę w trybie normalnym, ukończ grę w trybie spokojnym. Holy shit! Jakie zakończenie! Ja serio myślałem, że go wsadzimy za kraty, a tu się pojawił Jack i zrobił jakiś raz rozstrzał po prostu! Nie osobiście oczywiście, no ale... Kurwa... Okej, mamy już chyba końcówkę napisów, bo już jest tylko rok wydania gry, zdaje się. Kurde, 5 lat po wydaniu gry wyglądam, nieźle. O kuźwa, nawet się to zmieniło! Warren Nash, szeryf. Kurde, widzę, Jack przez te 7 lat naprawdę nieźle sobie pofolgował.
Czyli zobaczmy. Mamy Sharpwood, czyli jakby jego cały jego rewir po prostu, nie? Było Ripton, którym my działaliśmy, a gdzie on nie mógł nic zrobić. Tu mamy Gerinsberg, zdaje się, i tutaj Big Rift. I w ile my to ogarnęliśmy? To się dzieje w którym? W 1994 roku. Październik na listopad, zobaczmy. Od 31 października do 1. Niecałe półtora tygodnia nam zajęła cała akcja gry. Tylko po to, żeby na sam koniec tak naprawdę wszyscy ci, którymi dowodziliśmy, zostali rozstrzelani po prostu jak kaczki. Jak w to wejdę, to tak, mamy normalnie to samo, co normalnie podczas gry, tylko ciągłe nawalanie i tak dalej. Dobra, mogę wyjść. Wcisnąłem escape, a gra mi wlazła, kurwa, do tego. XD. Tak, wiem. Ale mnie to nie interesuje. Do menu głównego, proszę wyjść, tak? Pewnie jakbym dał nową grę, to byłoby zaś te stare by było menu, a dopóki nie wczytam gra, bo nie zrobię nowego zapisu, no to będzie właśnie to. Kurwa, nieźle, naprawdę nieźle. Widzę, mnie ciekawi, po pierwsze, ile Jack ma lat aktualnie? Coś tam gadałem, że to się dzieje chyba 7 lat po zakończeniu This is the Police 2. Ale my finalnie chyba nie wiemy, ile Jack ma lat. My tylko wiemy, że jest po 60. Bo wiadomo, normalnie na emeryturę się idzie w wieku 65 lat. Jacka chyba w wieku 60 lat chciał już Rogers wydymać z tego stanowiska komendanta policji. Czyli zakładając, że miał dokładnie 60 lat, kiedy zaczynała się akcja DZT Police 1, to 2 lata się ukrywał, potem jest akcja w Sharpwood i to. Czyli jeśli miał 60 lat, to teraz ma 69. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę nieźle się chłop trzymał. Czyli zobaczmy, 69, no to w obecnych czasach już by nie żył, niestety. No chyba, żeby dożył tak mniej więcej 100 lat, nie? To jest ile? 69? 8. No 93 lata miałby jak? Nie, Boże, co ja gadam, nie, to miałby 100? Nie, czekaj, kurwa, pierdoli mi się teraz. Jakby w obecnych czasach żył, to miałby 99 lat. Okej, okay, czyli Jack Boyd urodził się w 1924, na to by wychodziło. No ale dobra, tak jak powiedziałem, ode mnie w tej serii i odcinku to tyle. Nie będę rozgrywał tego trybu Rebel Yell, bo to jest dokładnie to samo, co robimy podczas fabuły. Tylko po prostu bronimy się przed kolejnymi falami wrogów i punkty, przyznaje się, zostają przyznawane, im dłużej wytrwamy. Także ja podziękuję, wystarczy mi tej gry na dość długi czas, naprawdę. Jak miałbym wam powiedzieć, która gra jest lepsza, This is the Police 1, This is the Police 2 czy Rebel Cops, to powiem wam, że This is the Police 2. Bo po pierwsze, fabuła była bardzo fajnie skondensowana. Po drugie, akcje były też bardzo fajne i dało się fajnie manewrować ludźmi. A po trzecie i najważniejsze, była różnorodność. Czytaj, najpierw było trochę fabuły, potem jakaś przerwa, gdzie coś się działo, typu wiecie, raz był dzień, przez jakiś czas były nigdzie takie dni, które szybko leciały, ale mieliśmy tylko i wyłącznie wezwania typu wyślij tu, powiedz czasem, co mają robić, wracają i powtarzamy. A czasami były właśnie te akcje
takie jak mamy tutaj praktycznie każdą misję. Tylko, że w This is the Police 2 te akcje po pierwsze były fajną nowością do gry, dodano, ale po drugie były też fajne. Nawet jak były jakieś takie większe akcje, to żadna, ale to żadna z nich nie zajęła mi po pierwsze całych, kurwa, 5 jebanych godzin, jak trzecia misja fabularna Rebel Cops. I po drugie, dało się je bardzo fajnie szybko przejść. I trzeba było też dobierać odpowiednie talenty dla ludzi. To nie było tak, że tak jak tutaj po prostu losujemy talenty i cyk, dobierz to. Bo finalnie jak nabijamy 10 poziom, jeśli mam wystarczająco szczęścia, to każdy będzie miał z tych talentów pokazanych tych, będzie miał każdy wszystkie talenty. Ale to absolutnie każdy będzie miał te talenty. A w dwójce This is the Police trzeba było po pierwsze odpowiednio wydawać punkty w dane drzewko rozwoju, czyli mieliśmy 3 punkty chyba w 6 kategoriach u każdego typa i typiary, które trzeba było odpowiednio wydawać. I z tych punktów wydanych lub przeszkolenia, za które musieliśmy dodatkowo zapłacić, ewentualnie takiego powiedzmy przyspieszenia po prostu szkolenia ludzi, no to wtedy po dobraniu trzeba było odpowiedni talent wybrać na akcję. Tutaj to jest totalny random, co każda akcja przyniesie, chyba że już grę przeszliście i wiecie co, gdzie jest i jak to ogarnąć. Albo używacie trainera i zgarniacie wszystkich na bieżąco. Ja na szczęście nie musiałem trainera wykorzystywać w tej ostatniej misji. No, bynajmniej nie jakoś mega, bo nie powiem, też wykorzystałem go taką drobinkę. No, ale tylko dosłownie 2 razy i to tylko po to, aby w niektórych miejscach po prostu faktycznie uciec pod ostrzał albo żeby ludzie mogli się dostać bliżej. No, ale okej, jak wspominałem, ode mnie to tyle. Seria skończona. Widzimy się w kolejnym materiale, zagrajmy wy na kanale. Skoro teraz skończyłem Rebel Cops, to prawdopodobnie wrócę teraz do Dying Light'a i być może pojawi się też kolejny odcinek z Ognistym, choć znając jego, on już pewnie tę grę całkowicie ukończył. No ale wiadomo, w duecie będzie lepiej. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!